Oto termowentylator Farel, jedno z kultowych urządzeń okresu PRL. Grzejnik ten, potocznie nazywany farel.com, jest chyba jednym z najprostszych urządzeń tego typu. Tak naprawdę składa się tylko w sumie z trzech czterech nawet elementów. Oczywiście jest tutaj grzałka, która ma postać drutu oporowego nawiniętego na odpowiedni stojak. Jest też wentylator, który powoduje strumień powietrza odbierający ciepło ze wspomnianej grzałki. Jest również zestaw wyłączników oraz proste, mechaniczne urządzenie wyłączające w razie przegrzania się urządzenia. Przez tą prostotę urządzenie to jest przez wiele osób uznawane za niezniszczalne, za jedyne w swojej klasie, i najlepsze. Jednak trzeba by na pewno pokażę Wam, że ta prostota tego urządzenia niekoniecznie pasuje do obecnych czasów. Urządzenie nie posiada termostatu, więc ciągłość jego działania polega na równowadze między ilością generowanego ciepła a ilością odbieranego ciepła. Ta równowaga może być w łatwy sposób zaburzona, np. w skrajnym przypadku poprzez przykrycie urządzenia. W tym wypadku powinien zadziałać wyłącznik zabezpieczający. Jednak yy, można tą równowagę zaburzyć w jeszcze inny sposób, a w jaki? Zobaczcie, to urządzenie projektowane było na napięcie 220V. W tym napięciu osiągało moc około 2000W. Natomiast obecnie w naszej sieci panuje napięcie 230V. Przy czym oczywiście nie jest to stałe napięcie, ulega wahaniom. Może się wahać od 200 kilku do nawet 253V w skrajnym przypadku. Czy takie wahania mają wpływ na to urządzenie? Oczywiście mają. Zobaczcie. OK, dobra. Zobaczmy, co wiemy w pierwszej kolejności. Na pewno znamy moc. Znamy też napięcie. I co z tym możemy zrobić? Dwie wartości nic nam nie dadzą, ale jeżeli postawimy tutaj znak równości i dodamy tutaj natężenie, to już jest coś. Uzyskujemy wzór na moc. W naszym przypadku urządzenie jest zasilane prądem przemiennym, więc powinniśmy tak naprawdę jeszcze uwzględnić tutaj kosinus przesunięcia fazowego, ale tutaj mamy szczęście, ponieważ odbiornik nasz jest typowym odbiornikiem rezystancyjnym. Dla ułatwienia obliczeń pominimy tutaj obecność silnika. Ponieważ nie wpłynie to tutaj na nasze wyniki, a zdecydowanie uprości wzór, ponieważ gdy mamy odbiornik rezystancyjny, możemy pozbyć się tej części i zostaje nam tylko ta wartość. No i okej, okay, co możemy z tym wzorem dalej zrobić? Wiemy, że znamy moc, znamy napięcie, więc. Czy możemy wykorzystać natężenie do wyliczenia jego i obliczenia, jak sprawy będą wyglądać przy innym napięciu? No, niestety nie możemy zrobić. W tym momencie szczęście nas troszeczkę opuszcza, ponieważ w przypadku odbiorników rezystancyjnych, natężenie zmienia się w takt zmiany napięcia, czyli wyższe napięcie. Y, przepycha więcej elektronów przez nasz opornik no i tego wzoru niestety nie możemy w takiej postaci użyć. Żadna z tych wartości nie jest stała, więc z czego można by się tutaj y, uczepić, że tak brzydko powiem? No, jedyne co jest stałe to budowa tego urządzenia, a z budową urządzenia wiąże się jego Opór. Mówimy tutaj oczywiście o grzałce. Przy czym tu też y, zrobimy kolejne założenie, ponieważ ten opór grzałki dokładnie nie jest y, identyczny. Różni się troszkę w zależności od temperatury, ale dla naszych obliczeń nie ma to znaczenia i przyjmijmy, że opór jest stały, więc potrzebujemy wyliczyć opór, żeby móc go wykorzystać dalej. No jak to zrobimy? Opór. Jak wyliczyć opór? Opór oznaczamy literką R. I jeśli zrobimy tutaj taką sztuczkę, podstawimy takie dwie litery, to zobaczcie co uzyskujemy. Natężenie jest wprost proporcjonalne do napięcia, czyli wprost proporcjonalne znaczy, jak wzrasta napięcie, to i wzrasta natężenie. Jest odwrotnie proporcjonalne do oporu. Odwrotnie proporcjonalne, czyli mm, odwrotnie niż w przypadku napięcia. Jak wzrasta opór, to maleje natężenie. To jest bardzo dobrze znane prawo Ohma. Tutaj widzimy mamy R. Możemy zrobić pewną sztuczkę. Te dwa wzory możemy złączyć w jeden. No popatrzcie na to. Widzicie? Tutaj nasze I i w jednym i w drugim wzorze występują obie te literki. Możemy zrobić więc taką fajną matematyczną sztuczkę, że możemy te części połączyć i nasz wzór Przyjmie taką postać. Czy można coś z tym dalej zrobić? Oczywiście. Matematycy nie próżnowali i wymyślili, że z tym również da się zrobić, no bo widzicie, mamy teraz podwójne U. I co by z tym U tutaj dalej zrobić? Ano, możemy je przenieść tu. Mamy więc już dwa razy U. Jeżeli mamy U razy U, no to czy można to jeszcze uprościć? Oczywiście, można. U razy U to jest Potęga. Jeżeli wielokrotnie występuje iloczyn danej wartości, no, mówimy, że jest to potęga danej wartości. W tym wypadku, ponieważ u występuje dwa razy, mówimy, że jest to u kwadrat. I to jest ostateczna wartość naszego wzoru, czyli moc w tym wypadku jest wprost proporcjonalna do kwadratu napięcia i odwrotnie proporcjonalna do oporu. I tu już można powiedzieć, że prawie jesteśmy w domu, ponieważ te dwie wartości wiemy, to sobie możemy wyliczyć. Przekształćmy więc ten wzór stosując kolejne sztuczki matematyków. Aby to zrobić, musimy to r jakoś wyciągnąć tu, prawda? A to p przerzucić tutaj. Zróbmy to po kolei. Najpierw pozbądźmy się literki r. Żeby to zrobić, pomnóżmy wszystko razy r. Pamiętajcie, że mnożąc mmm, dany wzór przez daną wartość, musimy pomnożyć zarówno jedną część przed znakiem równa się, jak i drugą część przy znaku równa się. Nie możemy pomnożyć sobie tylko jednej. Znak równa się zobowiązuje obie części muszą być równe więc tak naprawdę i to, i to możemy mnożyć przez dowolne wartości, byle by one zawsze za każdym razem były takie same dla jednej i dla drugiej części. Zróbmy więc to. Jeżeli pomnożymy to tutaj, to robi się nam wzór w takiej postaci. Znika nam ten iloczyn. Ta wartość wchodzi nam nad kreskę, ponieważ jeżeli byśmy dzielili, to by weszło pod kreskę, ale że mnożymy, to wchodzi nad kreskę. Kreskę sobie troszeczkę przedłużymy, ale również nam wchodzi tutaj p razy r. Jeżeli y, pamiętacie z matematyki ułamki, to wiecie, że w takim przypadku, gdy y, w liczniku i mianowniku znajdują się takie same wartości, to możemy je zredukować. Po prostu liczba przez liczbę. Daje 1, prawda? r przez r to jest 1. 1 nam tu nic nie zmieni, bo tak naprawdę ten wzór możemy napisać w takiej postaci u kwadrat razy r przez r. To, co jest w liczniku, czyli tu na górze, możemy sobie tak naprawdę wyciągać tutaj, a r przez r daje nam 1, więc to jest u kwadrat razy 1. Wyczyśćmy sobie troszeczkę tutaj ekran. Uprośćmy to do jakiej czytelniejszej postaci. Czyli PR równa się u do kwadratu. Dobrze, ale to jeszcze nie ostateczna wartość. Musimy się teraz pozbyć tego P, ponieważ zależy nam tylko na wartości R. W tym przypadku zrobimy coś odwrotnie niż poprzednio, czyli podzielimy wszystko przez P. I tutaj zasada jest taka sama jak przy mnożeniu. Jak dzielimy jedną stronę, to drugą również musimy zrobić. Więc, gdy tą operację wykonamy, to nasze P przechodzi tutaj. Podzielenie jest tutaj symbolizowane przez kreskę ułamkową. No i ostatecznie uzyskujemy nasz wzór, że opór. Jest frost proporcjonalny do kwadratu napięcia oraz odwrotnie proporcjonalny do mocy. I to już jest coś. I ten wzór możemy wykorzystać. Przesuńmy go sobie troszeczkę dalej. A, tutaj, nawet z boku, żeby nie przeszkadzał. Skasuję jeszcze zbędną kropeczkę, ponieważ już jej nie ma. I ok. I podstawmy sobie. Teraz wszystkie te wartości do wzoru, czyli wiemy, że napięcie w naszym przypadku to jest 220V do kwadratu, mnożymy przez dzielimy przez moc 2000, to nam daje 48400 dzielone przez 2000, a to nam daje 24,2, czyli opór naszej grzałki. To 24,2 ohm. Ok, mamy więc opór. Nasz opór będzie wartością stałą. Przekształćmy sobie teraz ten wzór tak, żeby można było wyliczyć wartość mocy. W tym wypadku nie będę wam już pokazywał szczegółów. Od razu pokażę, że moc będzie się równała kwadrat napięcia dzielone przez R. I w tym wypadku również znamy napięcie i opór, więc możemy wyliczać naszą docelową moc. A po co? Zobaczymy, jak zmienia się moc danego urządzenia wraz ze wzrostem napięcia. Bo jak przypominam, od czasów produkcji tego urządzenia napięcie wzrosło z 220 do co najmniej 230 V. Jak będzie to teraz więc wyglądać? Jeżeli podstawimy wartości do naszego poprzedniego wzoru, to mamy coś takiego, że jest 230 do kwadratu. Liczymy teraz dla 230 V. Dzielimy to przez opór, czyli nasze 24,2. To nam daje 52 900 podzielone przez 24,2, co w przybliżeniu daje nam wartość 2180. 6 W. I zobaczcie, wystarczyło, że wzrosło napięcie o 10 V, a moc danego urządzenia, moc naszej farelki w tym przypadku wzrosła o 186 W. No ale jak już wspomniałem, to napięcie nigdy nie jest stałe. U mnie na przykład w tej chwili wynosi 241 V. Zobaczmy więc, jak sytuacja będzie się przedstawiać przy takim napięciu. 241 podnosimy do kwadratu, dzielimy przez 24,2, 24, nie 5, nie wiem co mi piątka wskakuje, 24,2. W takim wypadku mamy 5881 dzielone przez 24,2, a to nam w przybliżeniu daje 2400 W, czyli w momencie, gdy tą farelkę włączam do gniazdka, teraz dostaję 400 W nadmiarowej mocy. To tak, jakbym miał dodatkową małą grzałkę wsadzoną do środka. Ale pójdźmy jeszcze dalej. Wyliczmy skrajny przypadek. Jeżeli macie pecha i mieszkacie w regionie, gdzie jest dużo fotowoltaiki, a mało odbiorców, to w skrajnym przypadku napięcie w sieci może podskoczyć nawet do 253 V, co nadal jest dopuszczalne odpowiednią polską normą energetyczną, więc trzeba uwzględnić i taką możliwość. Podnieśmy to do kwadratu, podzielmy przez 24,2. I tu mamy już 64009 dzielone przez 24,2. No to tutaj w przybliżeniu mamy oszałamiającą wartość 2645 watów. Zobaczcie, o 645 watów możemy mieć mocniejsze to urządzenie, hmm, czyli praktycznie 1 czwarta mocy ekstra. Tyle więcej ciepła powstanie na grzałce. Okej, okay. możecie tutaj się zastanowić teraz, no ale co z tego? Wzrosło napięcie, no to i wiatrak będzie się szybciej kręcił, prawda? Nie, właśnie nieprawda. Tutaj jest taka sztuczka. W urządzeniu zastosowany jest silnik indukcyjny asynchroniczny. E Obroty tego silnika zależą od kilku czynników. Jest to oczywiście konstrukcja, jak jest zbudowana, zbudowany, ilość uzwojeń, odpowiednie tam łożyska, przełożenia, ale najważniejszym czynnikiem jest częstotliwość prądu. U nas w Polsce jest to 50 Hz, jest to częstotliwość stała. Przy takiej częstotliwości najczęściej spotykane silniki mają Powinny mieć około 3000 obrotów na minutę, ale nigdy to nie jest równe 3000, co wynika z zasad działania tych silników, więc one pracują mniej więcej tak jakieś 2800-2900 obrotów. To jest najczęstsza wartość. Oczywiście mogą być różne, tak jak wspomniałem, zależy to od konstrukcji już silnika. Ale w tym wypadku od częstotliwości nie będzie zależeć przy zmianie napięcia, ponieważ częstotliwości nie zmieniliśmy. Zmienione było tylko napięcie w sieci z 220 do 230. Więc pomimo, że na grzałce odłoży się większa moc, wydzieli się o 645 watów energii cieplnej więcej, to wentylator nie zwiększy strumienia wiatru, nie zwiększy swojej prędkości, nie będzie powodował. Yy, Większego przepływu powietrza. Co za tym idzie? No, urządzenie będzie się bardziej grzało. Jako, że nie ma termostatu. To może niestety być tak, że to nadmiarowe ciepło będzie za małe, żeby wyzwolić zabezpieczenie termiczne, ale będzie wystarczające, żeby powoli termicznie uszkadzać plastiki. A przypominam, że to urządzenie powstało w czasach PRL-u, więc młode nie jest, też się starzeje. Plastiki w tych urządzeniach, o czym pewnie możecie się często przekonać, nie są tak wieczne, jak to niektórzy mówią i nie wytrzymują dziesiątek tysięcy lat, niestety lubią się rozpaść, lubią się odkształcić i wyobraźcie sobie, że temperaturowo ten plastik troszkę zacznie się odkształcać, zacznie się obudowa zbliżać do rozżarzonej grzałki, no i katastrofa gotowa. Także jak widzicie nie wszystko złoto co się świeci i w tym przypadku nie wszystkie urządzenia z PRL-u nadal będą nadawać się do pracy we współczesnych warunkach. Dzięki za oglądanie, do następnego, cześć!